ktoś pisze książkę, by czytać mógł ktoś. On pisze, a ona to czyta. By inny on mógł czytać tamto, co napisała inna ona, ktoś musi wydać ten jej tom. I tak tom do tomu. Więc wiemy z grubsza, kto pisze i komu, to się potem dobrze czyta, albo się czyta źle. Mógłbym tak przeżywać długo papierową papkę, odmieniać przez przypadki książki, książkę, książką, wytarte frazesy, wytarte teraz gumką, wydarte całe strony z tekstem. Bo pisarz nie pisze całej książki, umieszcza w niej jedynie tekst. Czytelnik też nie czyta całych książek, on czyta tylko druk. Gdyby pisarz pisał książki, dosłownie, prócz słów, musiałby ją napisać od deski do deski, zaczynając od okładki, kończąc na okładce. Chyba że chciałby skończyć z okładaniem książki. Zobacz, że to możliwe. Wstąp do liberatury. Odwiedź jedyną czytelnię takich książek w kraju. Jedyną w swoim rodzaju. W Krakowie, przy Karmelickiej, numer 27. Tutaj zebrano wyjątkowe tomy. Bo kto powiedział, że autor nie może umieścić powieści na kartkach w pudełku? Albo schować poemat jak dżina w butelce? A gdyby tak trzy tomy w jedno połączyć niepodzielne dzieło? Pytają twórcy liberatury. Kto nam zabroni zwijać lub rozwijać książki w aleje, ulice wyrazów i obrazów, domów? Dopowiedz sobie, czytelniku, dzieł liberatury, czyli literatury wyzwolonej z wszelkich konwencji wydawniczych, takich książkowych odtąd dotąd. Liberat pisze także światłem. Światło oznacza białe plamy w terminologii edytorskiej. To przerwy między literami, wersami albo rozdziałami. Liberat nie zna, co to przerwa. Ta pusta przestrzeń też coś znaczy. Słowo widzialne, niewidzialne, słowo ruchome, nieruchome w literaturze totalnej, w książkach na wolności. Tak o liberaturze napisał Zenon Pfeiffer, twórca pojęcia i ksiąg liberackich. Pustka i cisza też jest do czytania. To liberacki elementarz. To kartka gładka, a to szorstka. To biała, a to barwna strona. Ten znów pocięto na wąskie paski. Ta, popatrz, ma urwany róg. Popatrz i opatrz ranną stronę. To przezroczysty zwój, a tamto kartka z otworem i kamieniem. Nie da się tego zapisać inaczej, bo zmiana formy to zmiana znaczeń.